Dzień dobry, nazywam się Jakobem Einstein i przeczytam tytułowy wiersz z tomu Studium Przypadku. W 94 czołgamy się pod meblami. Znajdujemy ząb i karteczkę, autor nieznany. Napisano: zaczekaj na mnie, wrócę później i wszystko ci wyjaśnię. To tyle, jeśli chodzi o 94. W 97 nadal jesteśmy zajęci sobą. Przychodzi pierwsze umieranie, na pytanie o życie wieczne matka odpowiada: pobaw się matchboxem. Pamiętam, bo mieliśmy z bratem tylko jednego matchboxa. W 99 przenoszę skrzynki z butelkami. Za odłożone kupuję pierwszą w życiu Nokię. Od niedawna drży mi ręka. W sierpniu 2013 zaczyna mi się ruszać ząb. Kilka tygodni później przychodzi SMS z nieznanego numeru. Przepraszam, że tyle to trwało, będę za chwilę. Gdybym był przesądny, zaklaskałbym, ale nie jestem.